Pierw był film Konopa. Dobra, to najpierw zobaczmy. A Dubiel odpowiadał na któryś z tych dwóch? Po moim ostatnim filmie pojawiło się sporo nowych wątków w sprawie Pandora Gate. Przegadamy wideo Stewarta i teorię, czy jest ono deepfake'iem. Kolejne oświadczenie Dubiela, odpowiedź agencji Spotlight i jak aktualnie wygląda sprawa z aresztowaniem Stewarta. Dodatkowo przegadamy wyniki wyborów parlamentarnych, a na koniec Gimper wygrał największą sprawę sądową w historii polskiego YouTube'a. Ona miała 10 lat, teraz oglądam świat za krat. Zacznijmy od 10. Ciekawi mnie, bo teraz w sumie jak Konopski wspomniał o tych wyborach, ciekawi mnie, jakie przełożenie ta afera miała na wybory. Bo, no, że to zostało wykorzystane politycznie, to jakby nie trzeba tu chyba nikomu tłumaczyć. Wiesz, minister sprawiedliwości, jakiś wiceminister, oświadczenia, wiesz, jakieś szybkie listy gończe i tak dalej, żeby było, że coś robią w tym temacie. W sumie ten temat pogrążył Konfederację, bo Korwin zaczął, zaczęli wyciągać Korwina wypowiedzi o lekkiej pedofilii i on też jakiś taki kurwa film na TikToka niezbyt mądry wyrzucił, więc tutaj pewnie stracili. Od tematu Gimpera, który po 8 latach został uniewinniony w jednej z najgłośniejszych rozpraw w historii polskiego YouTube'a. Gimper, czyli jeden z dinozaurów polskiego YouTube'a, miał ogromny spór z Atorem, czyli Krzysztofem Woźniakiem, który aktualnie na swoim kanale wyraża kontrowersyjne prawicowe poglądy i dyskutuje o bardzo dziwnych, wręcz nierealnych teoriach spiskowych. Początki tego ogromnego konfliktu miały miejsce w 2015 roku. Gimper w tamtych czasach miał miano kontrowersyjnego, wulgarnego twórcy, przez co zmagał się z problemami wizerunkowymi. Odwiedzała go m.in. Uwaga TVN. To jest sprawa bardzo zawiłych, prywatnych relacji przede wszystkim. Ja właśnie nie chcę wchodzić, Dokładnie. I rozwiązywać waszych konfliktów. A nie wiem, czy kojarzycie, jak powiedziałem wam kiedyś, że jak on się nazywa, że kolega Ignacy mnie wódką upił na chacie Gimpera. To jest ten dom. Tu on miał sypialnię chyba, tu było łóżko i ta zielona ściana, a tu gdzie oni siedzą, to był stolik. Potem tutaj jakby od tej strony była... Tu chłop za plecami ma kuchnię, a tu po prawej było wyjście na balkon. Gadałeś o tym? Ta, mówiłem o tym, dlatego sobie przypomniałem, że to właśnie w tym miejscu się ten... Fiktów, tylko... Czy byłem w sypialni z Gimperem? Tak, byliśmy z Gimperem i z twoją mamą. Robiliśmy sukę na dwa kable, że tak powiem, nie? Miała ksywę przedłużacz, kurwa. Bo parę wtyczek w nią wchodziło. Wypierdalaj stąd, kurwa. Na chuj ty takie, kurwa, głupoty przychodzisz? Na chuj mnie odpalasz, stary? Ja wierzę w to, że może być spór między ludźmi, ale jest też styl prowadzenia tego sporu. Niekiedy z błędami z przeszłości musi się mierzyć do dziś. No kurwa, no przepraszam, no ja pierdolę. No przyszedł i mnie sprowokował, no. Ja nie potrafię przejść obojętnie wobec takiej prowokacji mamowskiej. Dobrze wiecie, że jak jest mama, to wujek wsadza, no. Na przykład ostatnio Bank Millennium zerwał z nim współpracę ze względu na kontrowersyjną przeszłość. Gimper i Ator początkowo lubili się, współpracowali ze sobą i nagrali razem setki filmów. Nie ma to jak przed snem poczytać sobie maszynkę do robienia pieniędzy. Zaraz będzie gotóweczka, wierny Gimper. Tak jest, Krzyśku Woźniaku, zakończyło się. Dokonało. Jednak z czasem zaczęły wychodzić pewne nieścisłości. Na początku do internetu wyciekło nagranie, w którym Ator wypowiada się niepochlebnie na temat Gimpera. Każdy się na początku promuje na cudzych tagach. To nic złego jest. Ja się promowałem na nauce. No. Od Gimpera to wszystko wyszło. No. To jest nic złego. Każdy tak robi. Co w połączeniu z ich pogarszającymi się relacjami spowodowało, że zaczął on regularnie na filmach wspominać jego osobę w negatywnym świetle. Ale pękniesz, kurwo. Pękniesz jak starym Woźniaka, nie? Koniec! Nie macie! Klasyczek! Klasyczek się tu wydarzył. W 2014 roku odbył się YouCon, czyli jeden z pierwszych YouTube'owych eventów w Polsce, organizowany m.in. przez Atora i krótko po nim w internecie pojawiło się legendarne nagranie młodego chłopca, który swoim zachowaniem przeszkadzał w panelu z Atorem, Gimperem i Isamo. I na tym panelu dyskusyjnym był chłopiec, dziecko, który przeszkadzał w tym panelu. Oto wyzwanie, na które wszyscy czekają. Nie, ty jesteś inteligentny! Samo ma pokazać klatę! Wiem, czemu Stew tutaj nie przyszedł. Dlaczego? Bo to jest mini mitarz. Internet nadał mu nickname Gruby z YouConu i chłopiec stał się obiektem licznych memów na grupie Gimpera. Wizerunek chłopca pojawiał się również w grach tworzonych przez jego fanów. Celem misji jest zabicie chłopca z YouConu. Nie! Nie wolno! Co nie spodobało się Atorowi, więc ten go skrytykował. A widzowie Gimpera, jak i sam Tomek stwierdzili, że utrą nosa Woźniakowi i to on stał się głównym bohaterem gier, które tworzyli. Panie Woźniak, jak tego jak tłustego przejść, no? O, zniszczyłem ci piąskę, frajerze. Idź się
opłacić gdzie indziej. W maju 2015 roku większość śmietanki boskiego YouTube'a zaprzyjaźnionej z Gimperem zaczęła nagonkę na Krzysztofa. I oprócz Gimpera swoje materiały publikowali Mandzio, Isamu, Nitro, Ignacy oraz Skyen. I zaczęli tam obnażać m.in. jego hipokryzję czy ich zdaniem krzywe działania. A to przez cały ten hejt w kierunku jego osoby miał być nękany nie tylko w internecie, ale nawet w życiu codziennym. Ludzie mieli go opluwać czy stosować wyzwiska, groźby wobec niego, z czego zwierzył się w superwizjerze TVN, gdzie powiedział, że stał już na balkonie i zastanawiał się, czy nie skoczyć. To zmieniło mnie z takiego człowieka cieszącego się życiem, mającego bardzo kochającą żonę, człowieka, który dwa razy stał na balkonie, patrzył w dół i się poważnie zastanawiał, czy skoczyć. Po tym wszystkim Ator zadecydował... Najgorsze, co się tam potem wydarzyło. Najgorsze się to, bo to jakby ta historia... Albo nie będę mówił, kurwa, bo pozew dostanę. No. Chuj w to. Ja, kurwa, nie mam 8 lat na prawników. Zdawał się pozwać Gimpera, m.in. za nękanie, naruszenie dóbr osobistych i stratę jego firmy w związku z szarganym wizerunkiem. Cała drama zyskała ogromny zasięg, toczyła się latami, a Gimper po materiale uwagi wydał film, w którym przyznał się, że jest w terapii, bierze leki od psychiatry i zaczął swój proces internetowej resocjalizacji. Ja od tamtego czasu cały czas jestem praktycznie na różnych formach psychoterapii. Doszło jakby do tego, że dużo zaburzeń zaczęło się u mnie pojawiać, więc od jakiegoś czasu jestem również na leku od psychiatry, to jest lekcji. Nawet zaburzenia No. Tronil antydepresyjny. Nie chciałem tego powiedzieć, kurwa, pasowało. Przepraszam. Orientacji w terenie. No dobra, powiem. Imper ma bardzo słabą orientację w terenie. Miał zaburzenie orientacji w terenie. Pamiętam, jak byliśmy w Warszawie i on mówi, to pojedźmy metrem i jechaliśmy metrem razem. Tak, jechaliśmy, tak. Następna stacja. Analna dewastacja twojej starej. Nie, dobra, jechaliśmy tym, no, jechaliśmy tym metrem i ja mówię, stary, gdzie musimy wysiąść? I on się pogubił, stary. Totalne zaburzenie orientacji w terenie. Znacznie wtedy ugrzecznił i sprofesjonalizował swój content, przestał przeklinać na filmach, odszedł od gier i Overwatchy i stworzył też Lekko Nie Będzie, które spotkało... Jak odszedł od Overwatchu? Od Overwatchu rok temu odszedł, kolego. Się z pozytywnym odbiorem. No i w końcu po 3 latach Gimper zdecydował się przeprosić Atora mimo dalej toczącej się sprawy. Jedną osobę chciałbym przeprosić imiennie. Ator. Krzyśku. Nagraliśmy ze sobą 500 filmów. Potoczyło się jak się potoczyło. Nie oceniam tego, nie roztrząsam tego. Kto co powiedział, kto miał do kogo o co żal. Chciałem cię przeprosić. Gimper poinformował o zakończeniu tej sprawy na Twitterze, gdzie napisał: Wspaniale to rozegrał. A potem przyszedł na rozprawę i powiedział, ja go przeprosiłem. Niewinny, 8 lat, tyle musiałem czekać, by usłyszeć to słowo i nareszcie zamknąć raz na zawsze pewien etap w moim życiu. Film na YouTube tworzę od 16 roku życia, a każdy, kto kojarzy moją twórczość, wie, że jako nastolatek bywałem wulgarny i kontrowersyjny przed kamerą. Ty jebany grubazie, pierdolony! To jest Ator? Ty broda ta gruba, Ja pierdolę! Starym woźniaka, nie? Dostałem później za to mocno po głowie, uważam zresztą, że słusznie, bo wcale nie jestem dumny z tego okresu mojej twórczości. Wielokrotnie później za to przepraszałem i nie od wielu lat tak. Treści, które tworzę, stoją na kompletnie innym poziomie. Twoja linia włosów jest kurwa na innym poziomie, nie wstawiaj tego. 28 września 2022 roku po raz pierwszy zostałem uznany za niewinnego w sprawie dotyczącej rzekomego nękania Krzysztofa. 28 września 2022 roku po raz pierwszy zostałem uznany za niewinnego w sprawie dotyczącej rzekomego nękania Krzysztofa, Atora Woźniaka. Dziś sąd apelacyjny ten wyrok podtrzymał, tym samym ostatecznie zamykając temat. Trwało to bardzo długo, bo aż 8 lat na sali sądowej od desk do deski oglądaliśmy dziesiątki filmów, o kurwa, oglądali to wszystko. Wyobraź sobie, jak to awkward musiało wyglądać. Jak na sali rozpraw siedzi pan Freliszka, siedzi kurwa Gimper, siedzi Ator ze swoimi prawnikami, pani sędzia, taka 60 lat i kurwa ci to, nie? Jak tego tłustego przejść, no. Moja matka daje dupy za Biedronką. Nie, wyobrażam sobie tą sytuację, jak oni oglądają to w sądzie, nie wiem, czy mnie to bawi. A my też tak mieliśmy, jak puszczali szoty tej kwana. Straszny wstyd. Cieszę się, że sąd tak skrupulatnie do tego podszedł, bo decyzja o mojej niewinności tym więcej dla mnie znaczy. Wyrok jest prawomocny. Jestem ciekaw, ile wydał w ogóle na prawników Gimper. Jak chodzi o opinię społeczności, to większość ludzi w komentarzach gratuluje wygranej sprawy, dodatkowo wspominając, że cała sytuacja ciągnęła się przez 8 lat i czułem się staro. Właśnie, jak to działa, że sprawa, która nie należy do jakichś turbo zaawansowanych czy skomplikowanych, bo nie mówimy tutaj o inżynierii kwantowej, tylko o wyzywaniu kogoś w internecie, ciągnęła się kuźwa przez 8 lat. W niedzielę odbyły się wybory parlamentarne.
elementarne i we wtorek 17 w godzinach przedpołudniowych wszystkie głosy zostały policzone. Przede wszystkim Polacy mogą pochwalić się rekordową frekwencją, która wyniosła aż 74%. Jest to blisko 22 miliony ludzi. Jest to najwyższy wynik od 1989 roku, gdzie frekwencja wynosiła 62%. Co do wyników, to prezentują się one tak. Prawo i Sprawiedliwość 35,38%, Koalicja Obywatelska 30,7%, Trzecia Droga 14,4%, Nowa Lewica 8,61%, Konfederacja 7,16%. Więc jak widać, procentowo Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, jednak nie wystarczy im to do rządzenia dalej. Ponieważ najważniejszy jest tutaj podział mandatów, który wygląda następująco. Prawo i Sprawiedliwość 194, Koalicja Obywatelska 157, Trzecia Droga 85, Lewica 26, Konfederacja 18. Koalicja Obywatelska 157, Trzecia Droga 85, Lewica 65, stary, pojebało ci się. Lewica 26, Konfederacja 18. PiS nie jest w stanie sam utworzyć rządu i nie mają z kim tego zrobić. Więc najprawdopodobniej nowy rząd utworzy Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica, które łącznie mają 248 mandatów. Temat Pandora Gate został przeorany na dosłownie każdej płaszczyźnie. Komentowali to politycy ze wszystkich partii, minister sprawiedliwości, powstał o tym stand-up. Wszyscy o tym mówią. Ja na weekend do babci dzwonię, mówię, babcia, co robisz? Czekam na film Konopa. Ja mówię, raperzy nawijają o tym w kawałkach. Bardęga jak i Meteusz uchylił wam wierzchu od puszki Pandory. Co drugi z waszych idoli ma coś za uszami z 13-latkami, by chcieli pier... Wszystkie telewizje i media raportowały o Pandorze. Nawet zagraniczne kanały komentarze skomentowały sprawę. The Pandora Gate Scandal. Żył tym cały Twitter, a materiały w tej sprawie przebijały rekordy popularności polskiego YouTube'a. Podsumujmy to gówno. Po moim materiale pojawiło się kilka oświadczeń, m.in. od Lidla, Biedronki, gdzie odcinają się od przyszłej współpracy z Teamem X, a sieć Rossmann wycofała ich produkty i współpracę. Co ciekawe, to nawet sam Team X został wycofany przez własną agencję Spotlight i po moim materiale wypuścili oświadczenie, gdzie napisali, że zniekształciłem fakty. Na przykład nigdzie nie zamieściłem informacji ani sprostowania o tym, że Stuart Barton nie jest właścicielem Spotlight i stanowi to poważne naruszenie zasad warsztatu dziennikarskiego. Zobaczmy w takim razie fragmenty mojego filmu. Był udziałowcem i członkiem zarządu Spotlight do 6 września 2019 roku. Nie wiem, może nie oglądaliście mojego filmu przed wypuszczeniem tego oświadczenia, ale ja tam dosłownie mówię, że był udziałowcem i członkiem zarządu Spotlight i załączyłem screena z rejestru, na którym też widać informacje, do kiedy był współpracownikiem. Ale doprecyzujmy, bo ktoś mógł zrozumieć, że Stu był w Spotlightie tylko do 2019 roku. Stu był udziałowcem do lutego 2023, czyli w tym roku, w lutym, przestał być wspólnikiem. Członkiem zarządu był najpierw do 6 września 2019, a potem od stycznia 2020 roku do listopada 2021. Czyli wychodzi na to, że od lutego tego roku nie miał już nic wspólnego ze Spotlightem. W oświadczeniu też przyznali się, że wcześniej mieli świadomość o krążących podejrzeniach, ale Stewart zaprzeczył tym zarzutom, więc chyba uwierzyli mu na słowo na tak bardzo poważne zarzuty. Wiecie, może jakby powiedział wprost, że słuchajcie, to prawda, lubię nieletnie, to może by coś w tej sprawie zostało zrobione. Na następnej stronie oświadczenia mamy informację, że likwidują całą markę Team X, usuwają swoje produkty oraz wszystkie treści na YouTube związane z tym projektem. Ja jako już jestem fanem, to na szczęście mam całą kopię ich kanału, ale teraz nazywają się Das Show. Wcześniej w ogóle nazwa kanału zmieniła się na jakieś losowe literki i rzeczywiście nawet z tytułów piosenek, które zostały na kanale, usunęli Team X. Szkoda tylko, że ktoś się trochę pospieszył, bo w miniaturkach dalej mamy wielkie napisy Team X. Na koniec oświadczenia wymienili swoje akcje charytatywne i zmiany, jakie wprowadzają do agencji. Co ciekawe, to Spotlight chce zorganizować dyskusję na temat regulacji, które powinny obowiązywać w branży. Złodziej najgłośniej krzyczy łapać złodzieja. Mówią tam m.in. o sposobach na ochronę dzieci przed nieodpowiednimi treściami w internecie. Prop za tak szybkie egzekwowanie tego pomysłu, czyli natychmiastowe usunięcie Najbardziej mnie bawi ten Zbyszek Stonoga, który jak mówi coś Ziobro, to tam jest Ziobro, ty... łapać złodzieja. Mówią tam m.in. o... Tam jest, kurwa, taki, wiesz, trzecia gęstość, kurwa, Zbigniewa, nie? Sposobach na ochronę dzieci przed nieodpowiednimi treściami w internecie. I prop za tak szybkie egzekwowanie tego pomysłu, czyli natychmiastowe usunięcie kontrowersyjnych treści Teamu X. Następne oświadczenie pojawiło się od Natsu. Napisała tam, że od roku nie była na obozie dla dzieci, od kwietnia tego roku nie jest zaangażowana w projekt grupowy skierowany do dzieci. Okej, tylko że ja w filmie mówiłem o sprawach, kiedy była w tej grupie, która docelowo trafiała do dzieci. Następnie chyba, żeby udowodnić, że śledzą ją dorośli ludzie, to udostępniła statystyki demografii z Instagrama, mega legitne źródło danych, no bo dzieci wcale przecież nie zakłamują swojego wieku w mediach społecznych.
Wychodzi na to, że moje stare filmy o Fortnite oglądały 90% publiku 18-44. Czynnościowych. Serio, wystarczy spojrzeć na komentarza pod jej zdjęciami, oznaczenia, kto przychodzi na jej eventy, nawet na ten event sprzed miesiąca w Złotych Tarasach. Ewidentnie frekwencja tam to było 18+. Za to ładnym kontrastem na oświadczenie NATS-u jest odpowiedź Patrycji Mołczanow, która poinformowała, że nie będzie już publikowała treści, które mogą zostać odebrane jako zbyt roznegliżowane. Nie mówię, że nigdy nie zobaczycie u mnie zdjęcia w stroju kąpielowym, ale po ostatnim przewartościowaniu swoich poglądów stwierdziłam, że rzeczywiście nie jest do końca na miejscu publikowanie zbyt nagich zdjęć. Biorąc pod uwagę, że w większości oglądają mnie młodsze osoby, postanowiłam zachować tego typu zdjęcia dla siebie. Widzisz, NATS-u da się bez kręcenia. Mega props dla Patrycji, bo post wydaje się być szczery. W ostatnim filmie omówiłem z wami oświadczenie Dubiela, gdzie mówił, że pozywa Wardenkę i on nie wiedział, że Stu miał coś związanego z nieletnimi. I po moim filmie pojawiła się już druga odpowiedź od Dubiela, która jest całkiem ciekawa, bo najpierw ludzie rzeczywiście się nabrali. Cały film wygląda jak praca domowa ściągnięta od Buxtona, czyli dwie kamery do łatwiejszych cięć, biała koszulka, czytanie z promptera, czapki z głów dla firmy PR-owej. Zaczęliśmy od wjazdu na emocje widza, sugerując, że został przeze mnie czy Wardenkę oskarżony o pedofilię. Przez to on oraz jego rodzina dostaje okropne wiadomości. Zniszczono nie tylko mnie, ale także moich bliskich, moją rodzinę, moje młodsze rodzeństwo i moją mamę, do której dzwonią znajomi pytając, jak to jest wychowywać Nikt... Tak serio? Ja ci powiem tylko tak, Mikołaj. Jeśli przez to, co ty teraz mówisz, NATS-u zaprzestanie wrzucania zdjęć dupki, cyśka, w stroju kąpielowym, tam w jakichś majteczkach i tak dalej, to ponosisz, kurwa, za to moralną odpowiedzialność i będziesz musiał nam, stulejarzom, znaleźć nową influencerkę, która to będzie robić. Tak szczerze, czy ty pogrążysz Marcina, czy nie, jest mi to obojętne. Na tle tego, że NATS-u ma dalej prowadzić twój content. Tylko tyle powiem. Więcej się, że tak powiem, nie będę tutaj rozdrabniał, bo nie będę. Z nas nie oskarżą cię o pedofilię. Sam podkreślałem w filmie, że nic takiego w twoim kontekście nie ma i podałem maila, jeśli bym się mylił. Może warto dodać, że nie zdobyłem żadnych bezpośrednich dowodów co do Marcina i jego umawiania się z nieletnimi. A jeżeli cokolwiek takiego posiadasz w jego sprawie czy jakiegokolwiek innego twórcy, piszcie na tego maila. Fakt, internet oczekiwał igrzysk i wsadzał tutaj wiele razy do jednego wora, ale ja zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby tak nie było. To, co ci zostało wytknięte, Marcinie, w moim materiale, to świadomość, że Stu miał kontakt z nieletnimi oraz się z nimi spotykał. Byłeś jego przyjacielem i broniłeś go wielokrotnie przed zarzutami sukanek, w dodatku robiąc z niej mściwą i psychiczną osobę. Jedynie możesz siebie winić, że stawałeś w jego obronie, zamiast na przykład, nie wiem, może jej wysłuchać. Więc co ja ci wytknąłem? Wiedziałeś, że Stu pisze z 13 albo 14-latką, namawiałeś ich co najmniej dwa razy na spotkanie. Zakochałem się. No to mówię, najpierw jedź do niej, a potem się zakochuj. Co powiesz na to? To też były żarty? Skoro sam jej napisałeś, że nie umawiasz się z 14-latkami, to chyba sam byłeś świadom, że to nie jest okej. Okay. Może nie były w twoim guście. I zamiast się do tego odnieść, to wyciągasz nic nieznaczący kontekst do tego zarzutu. Sugerujesz, że specjalnie zostało coś zatajone. Wysłałem jej wideo zapisane ze story na Messengerze. W odpowiedzi zapytała, czy nagrałem filmik ziemniakiem czy burakiem, a ja odpowiedziałem, że hamakiem. Głosówkę z zabawianiem się w jawożnie specjalnie przycinasz i też kwitujesz jako żart? W odpowiedzi odpisała, w takim razie idę szukać kogoś innego, a ja odpowiedziałem tak samo żartem w głosówce, którą już wszyscy dobrze wiele razy słyszeliście. Tylko ja i moja 14. A teraz posłuchajcie całej głosówki, a nie tylko fragmentu wygodnego dla narracji Dubiela. Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro, bez Stuarta. Tylko ja i moja 14. 14-letnia koleżanka zamiast wybuchnąć śmiechem napisała ci walsie. Chyba nie poczuła tego żartobliwego wajbu. Albo te twoje żarty z wysyłaniem cycków. A gdyby ta dziewczynka też w żartach ci je odesłała, to też by to było śmieszne? I ty się dziwisz, dlaczego ludzie cię za to potępiają? Tyle informacji, ile miałeś, powinno ci wystarczyć, by odpowiednio zareagować i to przerwać. Ale przede wszystkim może uwierzyć sukanek i stanąć po jej stronie, a nie ją oczerniać na programach i Twitterze. Dubiel na koniec filmu tłumaczy, że takie sprawy trzeba zostawiać służbom, a nie YouTuberom. Nie zgłaszajcie się do YouTubera. Zgłoście się tam, gdzie powinniście to zrobić w pierwszej kolejności. Na policję. Nie zgodzę się z tym. Są takie sprawy, które tylko po nagłośnieniu przynoszą efekt i sprawiedliwość. No bo zobacz, Marcin, sukanek w ciszy zgłosiła się na policję i nic się nie wydarzyło. Przez 3 lata służby bez takiego rozgłosu nigdy by tej sprawy nie rozwiązały, bo nie byłoby nowych dowodów, nie byłoby nowych ofiar i nie byłoby takiej presji medialnej. Wiadomo, że wygodnie dla takich osób jak Marcin Dubiel mówić, żeby takich spraw nie poruszać publicznie i nie uświadamiać ludzi, bo wtedy ich wizerunki będą nienaruszone. A najgorsze w oświadczeniu Dubiela jest to, że nie poświęcił nawet sekundy, żeby przeprosić sukanek, czy w ogóle odnieść się do tego, że robił z niej wariatkę. I szczerze, ja nie wykluczam, że Dubiel mógł być zmanipulowany przez Stu i temu na przykład wkręcał, że nic złego nie zrobił, że to takie żarciki. Marcin chyba nigdy nie należał do bystrych YouTuberów. Ale mając wiedzę o tym, że twój 20...
20-paroletni przyjaciel kręci z 14-latką i się w niej zakochał, to nie wiem, jak naiwnym trzeba być, by wierzyć, że tam wszystko było okej, tym bardziej zarzutami sukanek. Ja nie chcę z tego tematu robić dramy i wymieniać się filmami, tak jak rok temu z Wardęgą. To zbyt poważny temat i robienie sobie na tym kontentu jest słabe. Marcin, nawet jeśli serio nie wiedziałeś, co Stu robił za twoimi plecami, to jestem pewny, że nic ci nie grozi. Mimo wszystko jest to też kwestia moralna, że broniłeś gościa, który miał tak dużo za uszami, mimo wielu przesłanek, że coś jest z nim nie tak. I z tym i tak będziesz... Znaczy wiesz, tutaj i trochę tak, i trochę nie, no bo z jednej strony, jeśli sąd go uniewinni, on mówi, no dobra, tak nie masz nic za uszami, to nic ci nie grozi, okej, powiedzmy, że sąd go uniewinnia. No to w którym momencie chcecie jakby odwrócić to wszystko, co już ludzie o nim myślą, nie? Jakby jest to niewykonalne, chłop już jest PR-owo pogrążony, to już nawet nie ma co go bronić, czy co go atakować, bo jest po prostu ciężko chujnie, nie? Pod tym względem. Musiał żyć. Swoje oświadczenie wrzucili również Vertes oraz Disowski. Nie ma tam żadnych konkretów oprócz tego, że czekają na rozwiązanie sprawy. Dam wam znać, jak w ich kwestii pojawi się coś więcej. Jak chodzi o kwestie... No ja przez to, że o Vertesie była mocniejsza ta zadyma, czy o Disowskim też jakieś te cycki i tak dalej, a i tak kurwa najmocniej chyba po głowie dostał Boxdel, nie? Teraz się to trochę uspokoiło przez ostatni tydzień, a tak sumarycznie chyba najwięcej stracił, nie? Jest Stewarta, to nagrał swoją pierwszą odpowiedź na aferę, ale do tej kwestii przyjdziemy za chwilę, bo jest ona dosyć zagmatwana. Z najważniejszych informacji to materiał dowodowy, który otrzymała prokuratura, okazał się na tyle dobry, że został wystawiony za Stewartem list gończy i krótko po tym został aresztowany w Anglii. Prokurator generalny napisał na Twitterze: warszawska prokuratura już podjęła działania zmierzające do przekazania youtubera polskim organom ścigania. Dodał też, że zaczyna o charakterze w stronę małoletnich, grozi mu do 15 lat więzienia. Ja w zeszłym tygodniu przekazałem warszawskiej prokuraturze swoje materiały. Z tego co wiem, postępowanie jest na zaawansowanym poziomie, zostało już przesłuchane masę osób i służby podchodzą do tego najpoważniej jak się da. Z poważnych rzeczy to doszło do włamania na konto Stu na TikToku, gdzie były wrzucane całkiem ciekawe filmiki. Jesteśmy w stolicy naszego pięknego kraju. Co tak stoicie dziwnie, co mnie na... Czemu nie nagrywacie? Ona miała 10 lat, teraz oglądam świat. Konto zostało już zbanowane, nie wiem dokładnie na ile oraz za co. Okazało się też, że Stewart nagrał swoje ostatnie oświadczenia. Natomiast pojawiło się wiele głosów i spekulacji, że wideo jest deepfake'em albo że zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Wszystko przez różne anomalie typu przeskoki tekstury bluzy. Ogólnie powstały nawet całe listy tych nieścisłości. Natomiast wideo jest autentyczne. Te wszystkie glitchy to efekt kompresji wideo, bo film nie został bezpośrednio wrzucony przez Stewarta, w jakiś sposób został przesłany i trafił w ręce atencyjnych hien, których nawet nie chcę wymieniać z ksywki. Ale zaczęli się na swoich socialach przerzucać informacjami, że u kogo pojawi się wideo Stewarta. I typ podzielił 20-minutowy film Stu na dwie części, bo pierwszą część wrzucił w godzinę wyborów oraz kiedy Polska grała mecz, więc zasięgi mu się nie zgadzały i drugą część opublikował kilka dni później. Aktywnie też promował swoje konto na Twitchu i Instagrama swojego kolegi. Napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Ja pierdolę ty, ale zablurowany ten Amadeusz i w ogóle wszystko tutaj ten... Chyba Konopski ma na pieńku z nimi. Jeśli chodzi o mnie, ja codziennie robię live na Twitchu. Zapraszam na Twitcha. To możecie do mnie zajrzeć, może wam puszczę jakąś minutkę. Nie ma co się reklamować. To jest, kurwa, tragedia. Co ciekawe, to materiał został też wrzucony wbrew woli polskim prawnikom Stewarta, więc prawdopodobnie wiedzieli o tym, że nie jest to najlepsza odpowiedź i może mu zaszkodzić. W moje ręce wpadł film, który miał opublikować Stu, ale z przyczyn prawnych ponoć tego nie opublikuje. Ale aferowicze, widzący skalę tej sprawy, nie mogli się wstrzymać przed skubnięciem zasięgów z tak poważnej afery pedofilskiej. Wracając do tego 20-minutowego filmiku i chciałem coś powiedzieć, to nic konkretnego z niego się nie dowiadujemy. Stu na początku w kółko gada, że nie mógł liczyć na internet i dziennikarzy, aby się wytłumaczyć. Zaczęło się od filmu Oli, gdzie chciałem się odnieść. Nie dostałem takiej możliwości, żeby cokolwiek powiedzieć. To był pierwszy punkt, gdzie wiedziałem, że nie mogę liczyć na internet. Padł też zarzut, że ja nie chciałem dać mu się wypowiedzieć. Pismo też prawnik wysłał do Konopskiego i Wardęgi, też z tą samą prośbą. Czy możecie powiedzieć, co tam jest, żebym mógł powiedzieć swoją stronę? Bo zawsze są dwie strony. Wardęga i Konop nie odpisali, nie dali mi takiej możliwości. I jest to nieprawda, bo bardzo zależało mi na bezpośredniej konfrontacji. Kiedy jego prawnik wysłał na mojego maila pierwsze oświadczenie po wywiadzie Wontora, odpisałem, w jaki sposób i w jakim terminie mogę skonfrontować materiały i wiadomości ze Stewartem Bartonem, które otrzymałem od osób, które się do mnie zgłosiły w tej sprawie. I jako odpowiedź dostałem informację, że Stewart przebywa poza granicami Polski. Jak chcę z nim skonfrontować materiały, to ten prawnik może do mnie przyjechać, zrobić kopię materiałów i wtedy je dopiero przekazać z pytaniami do Stewarta. Jak pan Barton w ogóle będzie chciał się odnieść, to przedstawię jego stanowisko na piśmie. Taka forma konfrontacji
nie odpowiadała mi. Istniało duże ryzyko, że nie byłaby to konfrontacja, tylko przekazanie moich materiałów i czekanie na pismo z odpowiedzią, które nie wiadomo, czy w ogóle dostanę i w jakim terminie. Bo napisał tam, że jak pan Barton będzie chciał, to dostanę odpowiedź. Ja serio nie mam w tym żadnego interesu, żeby tuszować drugą stronę, bo mi zależy na dojściu do prawdy. Jak pojawiają się jakieś odpowiedzi czy stanowiska do zarzutów, to bardzo chętnie je udostępniam i podaję dalej. Stu miał warunki, żeby się odnieść, wiedział, co się dzieje, widział nasze filmy. Mimo to w swoim filmiku nie odniósł się do żadnego przypadku. Ale coś, z czym zgodzę się ze Stewartem, to sąd musi wydać ostateczny wyrok w kwestii prawa. Nagonka medialna i atak, skazanie mnie o różne czyny, jak jeszcze żadnego procesu nie było przez polityków, przez premiera Polski, moje imię i nazwisko. Ja osobiście nie wierzę w to, że uda mu się wykręcić z tych wiadomości czy spotkań, a na pewno niemoralnie, bo nic nie usprawiedliwia takich wiadomości do nieletnich. W drugiej części filmu Stewart opowiada o tym, jak w sklepie, kiedy kupował łososia dla mamy, napadł go jakiś Polak. Osoba nagrywająca ten słynny filmik stwierdziła, że go nie pobiła i przekazała mi oraz Wardędze takie informacje. Stewart wyglądał tam na przestraszonego, a nie pobitego i byliśmy zapewniani, że nic mu nie zrobiono. Natomiast jeżeli dochodzi o do poduszania i pojedynczych ciosów, to jest to wstrętne i ludzie, którzy to zrobili, powinni ponieść konsekwencje. Tak samo przykra jest kwestia wycieku jego adresu i to, że za sprawę obrywa się jego mamie, natomiast oprócz naciskania na emocje widza, to nic nie zmienia w całej sprawie. Bo adres mojej mamy wyciekł, gdzie się nią opiekuje, martwię się, zastanawiam się, czy... Myślę, że ta muzyka jest zbędna tutaj, ten, bo jakby ta muzyka jakby buduje narrację, nie, też. Mojego bezpieczeństwa mam wyjechać. Dziwię się, że Stewart ciągle gada o złej narratywie, która nie jest na rzeczy. Wszystko i tak zostaje przekręcone i powiedziane i jest narratywa. Ale nie zrobił nic, żeby ją odwrócić. Szczerze przykry to jest obrazek, bo sam jako dzieciak oglądałem Stewarta i przynosił mi wiele radości jako twórca. Liczyłem, że jednak w jakiś sposób odniesie się, czy może przyzna... Nie ma tego takiego słowa jak narratywa. Narratywa. Zna się do tego, co robił. Stewart był zawsze transparentny ze swoim traumatyczną... Niesie się, czy może przyzna się do tego, co robił. Stewart był... Podsumuj rok 2013, jeśli masz ochotę. Nie mam ochoty, to właśnie moje podsumowanie. Ponieważ nie chciało mi się nic przez cały rok. Był zawsze transparentny ze swoim traumatyczną przeszłością i problemami psychicznymi. I podejrzewałem, że to może być jakaś jego forma obrony. Ale z tego filmiku wynika, że czuje się ofiarą i dementuje wszystkie zarzuty. Na razie, na razie. Nie, myślę, że bardzo spoko i wyważony jest ten film Konopskiego. Też myślę, że delikatnie z tonu zleciał tutaj. Już nie jest taki, wiesz... Jak myślę, że też do niego podochodziło parę rzeczy. A mianowicie, że jeśli w tym temacie ma takie, wiesz, taki mocny statement, takie jakby, wiesz, tak bardzo kurwa zero-jedynkowo i bo wiesz, bo być może zdanie on, wiesz, ma jakie ma, ale jeśli przedstawia tak newsa zero-jedynkowo, to może właśnie to prowadzić do tego, że ludzie sobie nie zadają pytań, czy też nie podważają, tylko idą ślepo, a nawet hiperbolizują to, co on tutaj mówi i potem są jakieś, kurwa, napady na ulicy i tak dalej, nie? Więc myślę, że ten materiał bardzo fajny pod tym względem jest, że ja uważam tak, ale jakby też nie wykluczajmy, nie? Czy też jakby zaczekajmy na sąd, bo to koniec końców on ma tą decyzję. Tak spoko jest, nie? Pod tym względem.